wybieramy sobie pałac. Piękny pałac neogotycki, który stoi przy głównej trasie między Wrocławiem a Wałbrzychem. Pałac, który do tej pory wzbudza ogromny respekt i podziw. Pałac, obok którego nie można przejść obojętnie. Pałac pełen grozy, pełen strachu i lęku. Pałac niesamowity, nietuzinkowy i niepowtarzalny. Na dzisiejszą wyprawę zabieramy również naszego kolegę Skutego. Jako że Skuty nie miał okazji jeszcze być w tym obiekcie, a my byliśmy już tam parokrotnie. Oprócz Skutego jedzie z nami nasza siostra i jej chłopak. Postanawiamy pokazać młodzieży, co to znaczy eksploracja z pełnym szacunkiem, bez aktów wandalizmu. Pałac posiada nie tylko niesamowity wygląd, ale także niesamowitą historię. Wzniesiony w XIX wieku przez zakon maltański, z początku służył jako szpital. Podczas I wojny światowej trafiali tutaj ranni żołnierze. Do tej pory możemy zaobserwować na budynku krzyże zakonu maltańskiego. Po I wojnie światowej zakonnicy wystawiają obiekt na sprzedaż ze względu na problemy finansowe i ciężką sytuację ekonomiczną. Jako że zakonnicy sprzedają go człowiekowi, który jest pochodzenia żydowskiego, on kupuje ten pałac niestety w dosyć nieodpowiednim momencie. Do władzy w Niemczech dochodzi nazistowska partia, na czele której staje Adolf Hitler. Właśnie dlatego żydowski kupiec postanawia pozbyć się pałacu. Niestety nie jest w stanie go na szybko sprzedać, więc sprzedaje cały jego asortyment. Polityka antysemicka partii hitlerowskiej, a także strach przed wojną zmuszają kupca do ucieczki z kraju. Pałac przez kilka lat stoi pusty, aż gdy w 1939 do Polski wkraczają Niemcy, przejmują ten pałac i postanawiają, że zrobią tam dom samotnej matki, tak zwane Lenzborn. To właśnie na ten okres historia pałacu budzi największą grozę i jest bardzo, ale to bardzo tajemnicza do dzisiaj. Niestety, wszelkie dane i dokumenty z tamtego okresu zaginęły lub zostały zniszczone. Niemcy zawsze, gdy opuszczali obiekty, niszczyli te dokumenty. Jednak 2 lata później, po wojnie, stacjonowali tam też radzieccy żołnierze. I wraz z ich odejściem ulotniło się dosłownie wszystko. W 2010 roku były prowadzone wykopaliska naprzeciwko obiektu, gdyż znajduje się tam cmentarz wraz z przycmentarną kaplicą. Na cmentarzu zostały znalezione ciała 4 kobiet, z czego 3 zmarły na wskutek złego porodu. Wszystko wskazuje na to, że w pałacu było Lenzborn. Mimo że większość opowieści to tylko legendy, nie mamy dokładnego potwierdzenia historycznego. Ja jestem skłonny wierzyć w te legendy i w tą historię. Według mnie był właśnie tam ośrodek samotnej matki. Zastanawiacie się pewnie, czym były takie ośrodki. Ośrodki takie to nic innego jak wylęgarnia aryjskiej rasy. Adolf Hitler wiedział, że podczas wojny zginie masa żołnierzy, a i w Niemczech na świat nie przychodziło zbyt dużo dzieci. Niż demograficzny zmusił go do pomysłu, aby w krajach okupowanych tworzyć ośrodki samotnej matki. Kobiety lekkich obyczajów, często pod przymusem, przy użyciu przemocy, były zmuszane do aktów seksualnych z niemieckimi żołnierzami, którzy przez Adolfa Hitlera byli uważani za ludzi czystych rasowo i godnych do rozmnażania kolejnych potomków niemieckiej nacji. Program ten jednak nie przyniósł takich efektów, na jakie liczył wódz partii nazistowskiej. Na świat przyszło w takich ośrodkach około kilkudziesięciu tysięcy. Program nie przyniósł należytego efektu, jaki zakładał Adolf Hitler. Po II wojnie światowej obiekt zostaje przeznaczony na szkołę rolniczą, która aż do lat 90. mieści się w tym obiekcie. Zaraz po jej upadku obiekt zostaje sprzedany Niemcowi. Nowy właściciel obiecuje, że wybuduje hotel i lokalni mieszkańcy będą mieli gdzie pracować. Niestety, właściciel obiektu po prostu znika.
Siemano, witamy Was dzisiaj na kolejnej wyprawie. Dzisiaj przed nami piękny neogotycki pałac. Jesteśmy dzisiaj w tłustym składzie i wiecie, o co chodzi. Pełny skład, wjeżdżamy dzisiaj na ostro i zobaczymy, co czeka nas w tym pięknym obiekcie. Obiekt bardzo, bardzo piękny, nosi w sobie ogromną historię. Także zapraszamy Was do naszego kolejnego odcinku. Zostawiajcie łapkę i subskrypcję na naszym kanale. Lecimy! Dobra, lecimy. Dobra, jesteśmy już w środku. Wchodzimy od strony kotłowni. Wejście główne zostało zamknięte. Pałac trafił ostatnio w ręce miasta. Ciężko jest tutaj dostać się teraz. Największy problem. Dobra, jesteśmy w piwnicy. Przestawił ktoś go. Od naszej ostatniej wyprawy stało to inaczej, kiedy jeszcze bardziej rozwaliliśmy. Bardzo wiele produktów stworzyli dziwnych, ale sama Hitler miał swojego lekarza i ten lekarz przypisywał mu różne ciekawe środki. Jakby nikt nie był trzeźwy, trzeźwy w myśli. Powinien się dać panu. Dobra. Teraz kiedy się będę na dole. Ale to ja na początku sam, aby nie poszedł. Tak, jest pusto, nie? Jak się trzymacie, wariaty? Dobrze jest? A jak skuty dzisiaj forma, bo ostatnio coś cienko było? Ja jakoś nie czuć takiej słabszej energii, bo w tamtym obiekcie w kondycji jakąś gorszą energię czułem. Tak, bo to jest tu było wejście. Jedno z wejść, ale miasto zamknęło, wiesz? Tutaj można normalnie do góry, a tylko przód. Tak, bo znowu jest otwarte, ktoś kłódkę rozwalił, wiesz? No. Była kłódka, ty. Ej, nie musieliśmy wchodzić przez piwnicę, znowu jest główne wejście otwarte. Jaaa! Tak, złożyli. Idziemy. Rozjebali, no. No ale wyjdziemy. No otwarte jest. Ty, a to co to jest? Ty, to są klasy, to postawił. Co to jest? Pasz. Patrz to. To są klosze. Tak, postawili klosze i na co to postawiasz? To ma sobie. Ej, ale tam idziemy, tam sobie. Chodźmy. Dobra, co lepsze, jak jest lato, to tutaj wszędzie rośnie barsz sosnowskiego. Czy uważasz? Można się wlecieć. Podoba się. Nie, nie ma. Ale właściwie strony podają o samozwańczym ochroniarzu, którym jak przyjeżdżaliśmy pierwszy raz, myśleliśmy, że jest. Ale nie ma tego czego powiedział. Słuchajcie, tutaj zaraz będą te łóżka jeszcze, ale to jest pełne pamiętają szkoły. Może aktualne. To po niemiecku i po jakiemuś po ukraińsku. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack.
była portiernia, tutaj siedział facet, zwyczaj może też kobieta, to generalizowaliśmy, ale wiecie, zwyczaj w tamtych czasach siedzieli w takich miejscach mężczyzn. Bo to nawet z marmu go słyszałem, że ja siedział, przeglądał za siebie dokumenty, tutaj wszystko ładnie wyglądało. Tak to miało funkcjonować, no niestety pozostało się to, co widać. Także... Młodzież, jak się podoba? Jak wrażenia? Ja mi się podoba ten przeczas tutaj od widzicie. Tak, tak, bo ale to właśnie nawiązuje do tego Mamy tutaj łóżka, to wszystko to jest mylone fakty, że to jest pozostałość koniecy. No. To wszystko to są łóżka po szkole PGR, to są lata 70, 80, kanapy, te goście, co spali. Było bardzo wysoka, żeby się zachowała. Place the pain, it's like candy canes, it makes me go change into a better frame. Takie obiekty są zawsze rozkradane. Nie wiem dlaczego ludzie po prostu w tym kraju wszystko kradną, co się tylko da. Niestety, czy zostawisz pod blokiem samochód, ci ukradną koła, czy przyjdą tutaj, ukradną za 5 minut złomu, czy kradną, niestety. Taka jest rozkradalność. Dokładnie na pierwszym piętrze żółto sąsiadowego kwartału znajduje się takie samo pomieszczenie, w którym zauważymy ciekawe warunki, bo na ścianach pentagramy i użyjmy satanistyczne. Tutaj mamy kible. Ostatnim razem jak mieliśmy jest nasrany, nie znowu bardzo ładnie nasrany, tylko ktoś jeszcze dorobił towaru. Nie ma co, wjechało na ostro, pusto, najebane. Kurwa, schabowy wleciał, nie? Że tutaj już tak przepił, no to pięknie, pięknie. Dobra, teraz kierujemy się na pierwsze piętro. Teraz jak mam czołówkę, to nie będzie widać, ale teraz tutaj był szyb, tutaj wtedy transportowano różne rzeczy do pałacu. Od najpotrzebniejszych, najdrobniejszych rzeczy trochę cięższych. Winda towarowa, każda ma swoją drogę. Nie wiem ile tutaj można było przewozić. Tutaj kolejny oddał czółweczkę. On tam już poszedł. Kupię i dawaj kropkę. Pomiar prędkości, żółciutki, ale jak wyjdziemy wyżej, gdy odejdziemy od trochę strony, będzie widać ten cmentarz z kaplicą. Na tym cmentarzu byli pochowani właśnie sesmańscy żołnierze wraz z kobietami, które tutaj rodziły te dzieci. Skuty ma rację. Co ciekawe, jak naciśniemy światło, to nie działa, nie? To jest taka ciekawostka. Dzięki.
Someone's gonna help me. Także tyle mi się dalej. Jesteście na pierwszym piętrze. Będziemy sobie walczyć kamerę finału. Teraz ujrzycie bardzo dziwne zjawisko, jednak niech każdy z was oceni je sam. Gdy kamerzysta zbliża się bliżej Lucyfera, namalowanego na ścianie, kamera zaczyna delikatnie rozmazywać obraz i wydobywać bardzo dziwne dźwięki. Nie wiemy, co to było. Kamera odsuwa się od ściany, zjawisko po prostu znika. I just wanna stay bad, stay mad, shit by my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits. W tym momencie na filmie możemy zobaczyć przyszpitalną kaplicę. Kaplicę, którą wybudowali zakonnicy maltańscy razem ze szpitalem. Dziś możemy sobie wyobrazić, jak była piękna. Tutejsze eksploracje, młodzież i wandale doprowadzili do totalnej ruiny. Dwa lata temu można było jeszcze... Właśnie tej kaplicy tutaj, ta kaplica z góry wygląda bardzo fajnie, można sobie zrobić fajne ujęcia i tak dalej. Pięknie to wygląda. Znajdujemy się właśnie w góry tej kaplicy, to takie było podejście witraż a la. No ja po prostu wygłosić przemówienie. Jak z mównicy sejmowej, Mateusz nasz Morawiecki wygłosił. Jak Hitler bez flagu. No ale ogólnie co można powiedzieć, że nie ma w tym nic ciekawego. Generalnie ta kaplica była trochę dużo ciekawsza, teraz została zniszczona, więc tak to wygląda właśnie. Kierujemy się na następne pomieszczenia, czeka nas jeszcze drugie, trzecie piętro. No i strych, z strychu będzie fajny widok. No, generalnie pałac miał aż 4 piętra, dużo pomieszczeń, jest to oglądać. Jedziemy!
widok. Teraz piękny widok. Jest ten słynny autokar, który stoi tu zawsze. Daje stówę, jak ktoś trafi kamieniem. Skuty daje stówę, jest bogaty, chyba wypłata już leciała. Już z tego wariata. Trzech walutach. Wariat kurwa ma nawet w rublach. To jest kozak. Rubli nakupił teraz. Ma, balony były napierdolone, gaz rozprzestrzeniający. No jak, no tłusto. Ale szykawek nie ma. Kurwo jebana! Zahaczyłem buta. Tutaj mamy kolejne ciekawe pomieszczenie. Tłuste. Tłuste. Idziemy do chłopaków, bo chłopaki już uciekają ode mnie. Muszę ich gonić. Nie ma nic ciekawego, ale jest skuty, najciekawszy gracz. ABCD. Ciekawostek nie wam powiem. Ostatni raz jak tu byłem, to puszczałem kupon na FMMA i nie weszło jedno zdarzenie w tym oknie. O, jest butelka bociana. Jest i piast wrocławski. Dicho tu był. Dicho tu był. Dicho jest z nami, panowie. Dicho jest z nami. To nie jest błotem. Wiem, ja sobie jajerbę. Jakiś ruski szampon. Widać, że śnieg tu padał w Obrzyszewo. Widać stąd. Jak, ale widać też ten przykapliczny kościołek i cmentarzyk. Tłusto, powiem tak, jest tłusto. Dobra, kierujemy się w dół, ekipa. Wąskę! To już z góry już wszystko wyszliśmy. Chyba tak. Jedziemy! Chłopaki, kierujemy się w dół tymi schodami. Na ostro tutaj, uważajcie na nogi. Ktoś tutaj LMA palił. Jedziemy. Kurwa, ale się ukrytę za to. Safe.pl. Jesteście bezpieczni. Safe.pl. Kara profesjonalna broń. Ostatni rzut. Delta Optical, profesjonalna optyka. Znajdę was nawet w nocy. Polecamy najlepsze czołówki w mieście. Skuty, nie zgubiłeś czołówki? Ui! Kontent jest sam się robi naturalnie. Kontent tu jest. Mieli konto na TikToku. Tak, z kałachami. Ta. O, coś było słychać. Coś było słychać. Ty, ale to z kitu, byśmy założyli TikToka, nagrali filmik z tego z kałachem, bo musieliby, że to na Ukrainie. Co, coś tam słyszałeś? Tak, jakiś głos mało latu.
Ucieka, uciekł gdzieś. Uciekł gdzieś. Jasno! Generalnie w środku nie czekało na nas nic strasznego. Chłopaki, jak się podobało wam? Wrażenia fajne. Duchów jeszcze nie spotkaliśmy, ale będziemy czekać na jakichś oponentów na przyszłych wyprawach. Jesteśmy gotowi. Ja daję od siebie dobre 8 na 10. Warto przyjechać. Tak jak Skuty mówi, obiekt bardzo fajny, bardzo ciekawy. Z zewnątrz robi wrażenie, w środku no jest trochę mroczny, nie da się ukryć. Z zewnątrz też, ale do środka jak się wejdzie, no jest dużo pomieszczeń, można się wystraszyć, obstrać zbroję. Niektórzy zawsze ze sprzętem. Dokładnie, dlatego zawsze mamy w plecaku zestaw pampersów. Tak. Wiecie, o co chodzi. Jedno kopyto, drugie. Tak, jakby trzeba było zmienić pampersa, no to jest zaopatrzenie. Także wiecie, więc. No i co, zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. Mam nadzieję, że się będziemy rozwijali, kolejne materiały nasze będą jeszcze lepsze. Jeszcze ostrzejsze, będziemy jechali na ostro, lepsze miejsca, lepsze wyprawy, nie? Dzięki wszystkim, którzy wytrwali do końca. Lecimy na ostro. Vamos! Dobra, teraz będzie mandat za przekroczenie prędkości.